Potrzeby fizjonologiczne to tytuł tomiku wierszy Anny Kubarycz, poetki z Działoszyna. Spotkanie autorskie promujące książkę zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna. Często bywa w Wieluniu, z Wieluniem jest zaprzyjaźniona jest z instytucjami wieluńskimi i również z naszą biblioteką. Stąd pomysł, żeby zrobić właśnie spotkanie autorskie. I dodam jeszcze, że pani Ania Kubarycz już gościła w naszej bibliotece. Była w zeszłym roku w maju podczas takiego spotkania mówiącego o debiutach poetyckich. Poetka zadebiutowała swoim tomikiem w kwietniu 2018 roku w krakowskim wydawnictwie Miniatura. Wcześniej wiersze Anny Kubarycz ukazywały się w tygodniku Angora oraz w antologii Regionalnego Klubu Literackiego Drzewo Poznania. Tytuł wziął się od wiersza. A wiersz wziął się z potrzeb niekoniecznie fizjologicznych, czyli niekoniecznie takich, które są nam potrzebne do życia, czyli nie oddychanie, które jest oczywiste, jedzenie, spanie, tylko te potrzeby bardziej duszy niż ciała. Dopiero gdy on się ukazał i poszedł do ludzi, zorientowałam się właściwie od głosów czytelników, że jest to bardzo kobieca poezja, o kobietach dla kobiet. I myślę, że tak to można najprościej określić. Głodna oddechu, przestrzeni, muzyki, powietrza, wołania do. Nasycona bólem, obecnością, brakiem, nadmiarem, tęsknotą za. Spragniona słów, milczenia, dotyku, samotności, ognia, spojrzenia na. Upojona fantazją, winem, potrzebą tańca, radością, uciekam w. W książce obok wierszy znalazły się również portrety namalowane przez poetkę oraz zdjęcia jej prac plastycznych. Ponadto Anna Kubarycz ma zdolności muzyczne, które rozwija śpiewając w dwóch chórach. Była papierowa wiklina, był filc, rysowanie. Zresztą są w tomiku zdjęcia moich prac. Można zobaczyć, co jeszcze mnie interesuje oprócz poezji. Wiem, że pani również rysuje. Tak, tak, rysuję. Są w tomiku właśnie zdjęcia moich prac. To są portrety moich dzieci, mojego dziadusia, bo to są najbliżsi. Najbliżsi. A jak najbliżsi odbierają pani poezję, to czym pani się zajmuje na co dzień? No to nie jest praca zawodowa, tak? Aczkolwiek wiedzą, że to jest moja pasja i że ja się w tym spełniam. Tak, tak, jak najbardziej wspierają. Mam wsparcie mojego męża, moich dzieci, ogólnie mojej rodziny, tak? Są dumni. Ja się z tego bardzo cieszę, że mogą być ze mnie dumni w ten sposób. Autorkę inspiruje twórczość Wisławy Szymborskiej, Jona Szakowty i Jerzego Ficowskiego. Pierwsi czytelnicy i recenzenci jej wierszy to poeta Maciej Bieszczat i przyjaciółka Marta. Jestem jakby pierwszym odbiorcą jej poezji. Często SMS-ujemy i każdy nowo powstały wiersz najpierw przechodzi do mnie. Pani sama również pisze. Tak, piszę. Piszę, ale nie dorównuje niestety wierszom Ani, tak mi się wydaje. Czy pani razem wymieniają się swoimi doświadczeniami? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej wymieniamy się swoimi doświadczeniami, choć wydaje mi się, że Ania podskoczyła kilka pięter do góry, a ja jednak jeszcze stoję gdzieś po środeczku tej poezji. Spotkanie z poetką Anną Kubarycz, większe odsłonie. Do zobaczenia w kulturalnym temacie tygodnia. Polecamy.